W Józefowie pod Warszawą trwa budowa domu zeroenergetycznego. Podstawowym założeniem projektu jest redukcja strat ciepła, dlatego w budynku zastosowano nowoczesne technologie z zakresu izolacji termicznej. Szok izokorby z materiałem izolacyjnym, który całkowicie likwiduje mostek termiczny, odcinając ciepłą część budynku od zimnych elementów wystających. Łącznik termoizolacyjny Szok Izokorb jest najlepszym rozwiązaniem dla domów pasywnych. Dzięki niemu uzyskujemy najlepsze właściwości termiczne. W tradycyjny sposób po prostu wypuszczamy pręty, szalujemy te płyty balkonowe i oczywiście przy wylewaniu płyty wylewamy również tą monolityczną część płyty balkonowej. No i tak się to odbywa na dzień dzisiejszy, natomiast jest to oczywiście ewidentny mostek termiczny z tego względu, że później ocieplimy dom. Nawet jeśli zużyjemy bardzo dużo izolacji, to i tak tej płyty balkonowej tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zaizolować. Wyobraźmy sobie sytuację, że przy minus 20 ta płyta balkonowa, czyli ten beton z tym zbrojeniem, który jest tam umieszczony, też ma temperaturę minus 20, tak? I w tym momencie, po tym zbrojeniu, po tym wieńcu, który okala nasz budynek, to zimno przechodzi do naszej konstrukcji wewnętrznej budynku, czyli ewidentnie ten chłód, który mamy w tej płycie, przenika do budynku. Wyobraźmy sobie, że jest to 8 metrów kwadratowych powierzchni, którą mamy zdefiniowaną jako mostek termiczny. Są to ogromne straty, z których ludzie sobie nie zdają sprawy i mają bardzo nikłą wiedzę w tym temacie. Do połączenia płyty balkonowej i stropowej wykorzystano łączniki Szok Izokorb. Rozwiązanie to minimalizuje wpływ mostków termicznych o ponad 70% w porównaniu z tradycyjnymi metodami ocieplania balkonów. Izokorb firmy Szok został wyposażony w łożyska oporowe. Opatentowany moduł HTE składa się ze wzmocnionego włóknami stalowymi betonu o ultrawysokiej wytrzymałości i wypełniacza Kronolit. Dzięki temu łącznik zapewnia optymalne połączenie izolacji termicznej oraz możliwość przenoszenia sił przekrojowych. Ponadto użycie wysokiej jakości stali nierdzewnej, z której wykonano pręty, pozwoliło zmniejszyć średnicę prętów, zachowując przy tym niezmienioną nośność, a tym samym zmniejszyć powierzchnię przekroju i przewodnictwo cieplne łącznika. Do izolacji wykorzystano Neopor, nowy materiał izolacyjny o grubości 120 mm. W porównaniu z tradycyjnym EPS lepiej absorbuje ciepło i odbija promieniowanie słoneczne, zapewniając w ten sposób bardziej efektywną izolację cieplną. Element Izokorb, minimalizując przenoszenie drgań, stanowi bezpieczne połączenie płyty balkonu i stropu. Warstwy wykończeniowe można układać bezpośrednio na płycie. Montaż łączników Izokorb jest blisko 4 razy szybszy niż stosowane najczęściej ocieplenie balkonów z góry i z dołu. Znacznie skraca to czas i koszty budowy. Pierwszy etap montażu to ułożenie łączników Izokorb w szalunku. Każdy element przynosi określone siły przekrojowe, dlatego ważne jest ułożenie ich w odpowiedniej kolejności, zgodnej z dołączoną dokumentacją projektową. Następnie system prętów łączy się na zakład ze zbrojeniem płyty balkonu i stropu. Kolejnym krokiem jest betonowanie tych elementów, pielęgnacja betonu, a następnie układanie warstw wykończeniowych. Łącznik termoizolacyjny Szok Izokorb spełnia dwie role w budynku. Jest elementem izolacyjnym oraz elementem nośnym, który przenosi obciążenia z balkonu na budynek. Dzięki zastosowaniu łącznika Szok Izokorb balkony są znacznie trwalsze od tych budowanych tradycyjnymi metodami.